Cześć racuszki i racuszanki. Zacznijmy odcinek od prostej gry w skojarzenia. Jak wygląda osoba, która idzie w Marsz Niepodległości? Macie ją w głowie? Świetnie. A teraz, jak wygląda feministka? Czy wszyscy już widzieli obraz? Doskonale. To, co teraz powstało w waszych głowach, jest najprawdopodobniej efektem medialnej kampanii, ale prowadzonej przez przeciwników grupy, o którą prosiłem. To znaczy, że prawa strona tworzy karykaturę lewej, a lewa strona prawej. Ale dlaczego patrzymy na karykatury, a nie na prawdziwych ludzi, zapytacie? Bo są ciekawsze, zabawniejsze, bardziej jaskrawe. Znacznie prościej jest udostępnić filmik ze szturmu na Empik, niż na przykład przeczytać cele statutowe Stowarzyszenia Marszu Niepodległości. Albo zobaczyć konfrontację Janusza Korwin-Mikke z kobietami, niż przeczytać jakąkolwiek feministyczną książkę. W taki sposób możesz przez lata krytykować grupę, której w sumie nigdy nie widziałeś. A prawda jest taka, że to jest feministka, a to jest ktoś, kto chodził na Marsze Niepodległości. Tak, byłem nawet na 3 i nie dlatego, że jestem jakimś entuzjastą, tylko chciałem po prostu zobaczyć, czy faktycznie wygląda to tak strasznie, jak mówią w telewizji. I pokazuję wam ten prosty przykład, żeby osłabić stereotypy w waszych głowach i ponownie zachęcić do zastanowienia się nad pytaniami, na które może myśleliście, że znacie już odpowiedź, na przykład, co różni kobiety i mężczyzn? Czy kobiety rzeczywiście myślą inaczej? O co walczą feministki, skoro panie mają już prawo wyborcze, mogą zakładać firmy, iść na studia, startować w wyborach? Czy nie o to chodziło w walce o równouprawnienie? To czego one jeszcze chcą? Niedawno wysłuchałem publikacji BookBeat książki Agnieszki Graf pod tytułem Świat bez kobiet, która pozwoliła mi lepiej zrozumieć to, jak czują się kobiety i wydaje mi się, że jestem w stanie to wyjaśnić. Zatem jeżeli chcesz poznać jeden sekretny sposób, jak poznać kobiety, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj kanał i daj łapkę w górę. Partnerem dzisiejszego odcinka jest aplikacja BookBeat. Więcej o nich w dalszej części. Na początku kobiety walczyły o prawa wyborcze i wstępne uniwersytety. Bang, mamy to. Potem domagały się równouprawnienia w miejscu pracy, prawa do aborcji i decydowania o własnym ciele. Oraz odnosiły się do stereotypów dotyczących płci, dążąc do zmian społecznych. To powiedzmy, że jest jeszcze w toku. Dzisiaj mówią również o prawach mniejszości kulturowych, rasowych, seksualnych, potrzebie zniwelowania różnic w postrzeganiu i traktowaniu płci. Ale musicie wiedzieć, że czasami ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, o co walczą kobiety, ponieważ kobiet jest całkiem sporo. A jednak dość długo ich zdanie nie liczyło się tak jak zdanie mężczyzn. Teraz chciałbym, żebyście coś sobie przypomnieli. Sytuację, którą być może pamiętacie, kiedy byliście młodsi, dużo młodsi. Rodzice ze sobą rozmawiają i jeszcze jakaś grupka dorosłych. Wy chcecie coś powiedzieć, albo w ogóle powiedzieliście i zostaliście zlekceważeni. Albo mama czy tata powiedzieli, żebyście poszli się pobawić, bo tutaj są sprawy dla dorosłych i nie zrozumiecie. Fatalne uczucie, co? Aż chciałoby się tak, wiecie, tupnąć nogą i powiedzieć, że wcale nie jesteśmy dziećmi i nie powinno nas się tak traktować. I właśnie tak. Bardzo często czują się, oczywiście nie wszystkie, kobiety. W męskim świecie, z męskimi sprawami, gdzie trzeba mieć jaja, nie mazać się jak baba, nie być cipa. Myślę, że sami rozumiecie, do czego zmierzam. Jasne, że kobiety mają już prawa, mogą robić wszystko to, co mężczyźni. Choć tutaj również to nie jest takie proste. Ale mają te prawa w niektórych krajach od 100 lat. A my jako cywilizacja za sobą jakieś 20 tysięcy, podczas których można je było bić, gwałcić, a czasami nawet zabijać bez większych konsekwencji. Więc czy naprawdę ktoś uważa, że nie ma tu już nic do roboty, że feminizm to jest kaprys wykształconych dziewczyn z za dużą ilością czasu? Po wysłuchaniu tego zdania stwierdziłem, że wyszło na dość mocne i z jednej strony to dobrze, bo zwraca uwagę na poważny problem i pewną niesprawiedliwość, ale z drugiej strony nie chciałbym też uprawiać takiej negatywnej polityki historycznej, bo to jest jednak niesamowite, jaki postęp zrobiliśmy jako cywilizacja w poprawianiu jakości życia i ograniczeniu cierpienia zarówno kobiet, jak i wszystkich ludzi. Oczywiście można się spierać co do metod walki o równość i zaraz do tego przejdziemy. Ale najpierw w ramach ciekawostki odpowiem wam na pytanie, dlaczego feministki są brzydkie. Czyli jak powstał ten stereotyp. Spójrzcie na tę grafikę.
Tylko 5% artystów na współczesnych wystawach to kobiety, ale stanowią one 85% aktów, tych bez ubrań zdjęć. Wizerunek kobiety od zawsze tworzyli mężczyźni, więc co było najważniejsze? Żeby była ładna, uśmiechnięta i najlepiej naga. Feministki chciały się temu przeciwstawić, zerwać z tym wizerunkiem, obcinając, farbując włosy, nie malując się, zrzucając staniki. Zatem, jeżeli akurat byłeś członkiem grupy, która była przeciwna feminizmowi, no to uderzenie w brzydotę to był po prostu łatwy cel. To w sumie jest też powodem, dlaczego akcje feministek są bardzo często takie mocne, obrazoburcze, wulgarne. Ponieważ ich forma to też jest protest przeciwko poglądowi, że kobieta ma być miła i grzeczna. Młodsze pokolenia na pewno nie kojarzą już feminizmu z brzydotą, bo zadeklarowanymi feministkami jest większość znanych aktorek, piosenkarek czy modelek. No właśnie, i w tych słowach mogliście już wyczuć pierwszy wątek dyskusji. Język. Pani ministra, marszałkini, premiera, tak zwane feminatywy, czyli żeńskie nazwy tradycyjnie męskich zawodów. Czy to jest dziwne, że panie chcą mieć swoje wersje? A jednak, wiele osób się oburza i martwi o język, nie chcąc mieć takich potworków jak architektka czy psycholożka. Cóż, widzicie, z językiem już tak jest, że on się po prostu zmienia i to, co dzisiaj brzmi głupio, zaraz będzie brzmieć całkowicie normalnie. Zwróćcie uwagę, że nikt nie ma problemu ze sprzątaczką, asystentką, pielęgniarką czy tancerką. Ciekawe dlaczego. W takich zmianach językowych pomagają na przykład zabawki, takie jak Barbie, prezydentka, pilotka czy przedsiębiorczyni. Zabawki przedstawiające kobiety wykonujące najróżniejsze zawody pomagają młodym dziewczynom uświadomić sobie to, co chłopcom powtarza się w sumie od zawsze. Że mogą być kim chcą. No właśnie, jednym z najbardziej podstawowych pragnień każdego człowieka jest wolność. Możliwość decydowania o samym sobie i podejmowania wyborów co do swojego życia. I nie twierdzę, że ona jest kobietom odbierana, ale społeczeństwo, a na pewno spora część polityków, mocno sugeruje, że kobieta ma do spełnienia pewną misję. Rolę matki. Kobieta bezdzietna to stara panna. Mężczyzna natomiast to kawaler, co w żaden sposób nie jest obraźliwe. Gdy rozmawia się ze znanymi kobietami, na przykład aktorkami czy polityczkami, to bardzo często pada pytanie o dzieci i dla wielu to się wydaje naturalne i w dobrym tonie. Kobiety mogą robić co chcą, ale oczywiście muszą mieć dzieci. I teraz uwaga, nie chodzi o to, żeby ich nie miały, ale wydaje mi się, że nie trzeba im o tym tyle przypominać. Wiecie, kto jeszcze ma do odegrania w naszym społeczeństwie kluczową rolę? Rolnicy, no bo musimy jeść i ludzie uprawiali rolę od tysięcy lat. Ale nie powtarza im się, że muszą spełnić swój naturalny obowiązek i orać pole. Kobiety i tak raczej będą miały dzieci, więc nie musimy im powtarzać, że naprawdę muszą to zrobić. Bo według mnie to może bardziej zniechęcać niż pomóc. I myślę, że hasła w stylu pierdolę, nie rodzę nie są protestami przeciwko macierzyństwu jako takiemu, tylko właśnie przymusowi rodzenia. Wbrew pozorom, chociaż nie wiem jakim pozorom, ale wbrew pozorom, większość feministek rozumie, że kobieta może chcieć być tylko panią domu i to szanuje. Oczywiście są kobiety, które są skrajne i się z tym nie zgadzają, ale według mnie nie stanowią zbyt dużej grupy, a poza tym musimy pamiętać, że są doskonałym celem do nagłośnienia, jeżeli ktoś feministek nie lubi i chce stworzyć ich radykalny wizerunek. A teraz, jak już wspominałem, partnerem dzisiejszego odcinka jest BookBeat, czyli aplikacja z audiobookami, dzięki której w szybkim tempie i przyjemny sposób przesłuchałem Świat bez kobiet. Z BookBeat zyskujesz dostęp do wielkiej biblioteki tytułów, zarówno polskich, jak i zagranicznych. Polecam Wam też lekko przyspieszyć sobie lekturę, dzięki czemu będziecie dosłownie połykali kolejne tytuły. Specjalnie dla moich widzów BookBeat przygotował zniżkę, gdy użyjecie kodu MASNY 2022, to ten rok, który mamy. Polecam. Kolejnym tematem jest kwestia parytetów, inaczej równości szans, czyli kwestia kobiet w polityce, na studiach ścisłych i w zarządach spółek. Tutaj mój pogląd może nie być w pełni spójny z niektórymi feministkami, ale co do studiów i spółek, uważam, że najskuteczniejsza będzie po prostu edukacja i czas. Już dziś na uczelniach wyższych studiuje więcej kobiet niż mężczyzn, a dziewczyny zachęca się do studiowania przedmiotów ścisłych. Faktem jest, że kobiety naturalnie częściej wybierają kierunki humanistyczno-społeczne, ponieważ są bardziej empatyczne i kolokwialnie rzecz biorąc wolą ludzi niż rzeczy. Dlatego uważam, że to musi być stopniowy proces i edukacja młodych dziewczyn będzie znacznie skuteczniejsza niż grzebanie przy punktacjach czy progach.
Widzę też w tej opcji takie niebezpieczeństwo, w tej opcji z grzebaniem, że ta sytuacja trochę odbiera sukces. Gdy mamy obiektywne kryteria, ułatwianie komuś wstępu może po prostu go umniejszać i budzić sprzeciw drugiej grupy. Myślę, że podobnie będzie w biznesie. Już dziś dostępne są badania udowadniające, że spółki z zarządem, w którym zasiadają obie płcie, mają lepsze wyniki. Korporacje kierują się pieniędzmi, zatem jeżeli takie badania się potwierdzą, no to ta zmiana też jest kwestią czasu. Z polityką jest natomiast inaczej, ponieważ ludzie najczęściej nie głosują na człowieka, tylko na partię. Nie ma żadnych obiektywnych kryteriów dostania się do polityki i cóż, no nieważne kim jesteś, liczy się jakie masz miejsce i na jakiej liście. Weźmy takiego Sasina. Cały kraj się śmieje. Typ dosłownie przyznaje się, że rząd podsłuchuje kilkaset osób, ale jest ustawiony. Może ma na kogoś haki i tak będzie w Sejmie. To nie jest żadna uczciwa konkurencja. Listy układają władze partii, a to w większości mężczyźni. Z tym, że to można łatwo zmienić. Stopniowo zwiększając parytet, wprowadzając do polityki jeszcze trochę pań, bo gdy będzie ich dużo, układ sił się zmieni. I nie sądzę nawet, że taki, wiecie, wysoki parytet w okolicy 50% powinien być utrzymany na stałe. Po prostu trzeba przełamać pewien parówkowy monopol władzy i potem powinno się to w miarę ustabilizować. Ogólnie kierunek opisanych zmian wygląda mniej więcej tak. Najpierw dążymy do wyrównania szans, które były zachwiane od wieków, a następnie do niezwracania uwagi na płeć. Oczywiście nie da się tego zrobić w 100%, to jest oczywiste, ale można na przykład nie lekceważyć drugiej strony, nie pytać o dzieci, nie robić pseudoszarmanckich docinek o urodzie w miejscu pracy. Parę razy słyszałem też argument o tym, że skoro kobiety walczą o równouprawnienie, to dlaczego nie walczą o wyrównanie praw mężczyzn, na przykład do urlopu macierzyńskiego, albo dlaczego nie żądają wyrównania płac w tych zawodach, w których kobiety zarabiają więcej? Szczerze to nie wierzę, że ktoś tak naprawdę oczekuje od kogokolwiek takiej kreskówkowej konsekwencji. Dlaczego kobiety nie walczą o prawa mężczyzn? Bo może mają parę innych, istotniejszych kwestii? A większość polityków to mężczyźni, więc mało prawdopodobne, żeby tworzyli prawa wbrew samym sobie? A co do urlopu macierzyńskiego, to wbrew pozorom ruch kobiece walczył o urlop dla mężczyzn. W Szwecji na przykład obowiązuje już urlop rodzicielski, nadawany parze, która może sobie go rozdzielić jak chce, z tym, że każdy z małżonków chyba nie może mieć mniej niż 2 miesiące. Agnieszka Graf podaje przykład szwedzkiego ministra finansów, który podczas swojej kadencji odszedł na 2 miesiące zajmować się synem i świat się nie zawalił. Wiem, że nie zacząłem jeszcze nawet tematu aborcji, ale nagrałem już o tym jeden film, a ten materiał i tak robi się dość długi. Na koniec przytoczę Wam jeszcze fragment książki Stevena Pinkera The Blank Slate, czyli Biała Kartka. Pinker wspomina tam o filmie z 1968 roku Odyseja Kosmiczna 2001 Stanleya Kubricka. Zwracając uwagę, że twórca przewidział, że na początku XXI wieku będziemy latać w kosmos, mieć takie technologie jak stacja kosmiczna, wiadomości głosowe, czy nawet w pewnym sensie internet. Ale wciąż w filmie kobiety przedstawia jedynie jako asystentki, recepcjonistki czy stewardesy. Zatem można powiedzieć, że twórcom Odysei Kosmicznej łatwiej było wyobrazić sobie loty na Jowisza niż zmiany społeczne, które dokonały się w latach 70. razem z falą manifestacji feministycznych. Myślę, że nikt w naszym pokoleniu nie będzie już miał takiego problemu. A ten tajny sposób, żeby zrozumieć kobiety, według mnie wystarczy posłuchać. Ale uważnie. Dzięki za uwagę. Cześć!